Hejka, witajcie na moim kanale, ja jestem Roxana i dzisiaj sobie posłuchamy najnowszej nutki Marty Renty. Generalnie nie spodziewałam się, że ktoś taki jak Marty Renty będzie wydawał piosenki, więc jestem ciekawa, ale dość sceptycznie nastawiona i od razu Was przepraszam za to, że ten filmik nie będzie jakoś super zmontowany, dlatego że jest już dość późno, a ja jutro rano wyjeżdżam na weekend, więc jeżeli chcecie być ze mną przez ten weekend, to wbijajcie na moje inne social media, na Instagrama, na TikToka, linki Wam do moich profili zostawię w opisie, a teraz posłuchajmy tego arcydzieła. Właściwie jak już widzicie ten filmik, to już jest piątek, więc dzisiaj wyjeżdżam, a tutaj czuję, że może być grubo. Dobra, zaczyna się dość odważnie. Okej. Okay. Tu jest Marty Renty? W ogóle bym... Nie poznała. Na ekranie jestem 24/7. Inne życie znam, ale w takim czuję fan. I to robić chcę, chociaż mówisz do mnie. To jest po angielsku czy po polsku? Chyba mieszane trochę. What? Grubo. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Trochę zbyt długi refren moim zdaniem. Ciągłe powtarzanie jednego i tego samego jest dość słabe, tym bardziej, że już jest minuta piosenki, która w zasadzie nic nie wniosła na razie poza fajnym wizualnym odbiorem, jeżeli chodzi o klip. What, w ogóle co tutaj się stanęło, jak ja to mówię. Jest masakra, jest po prostu tak grubo, że ja nie wiedziałam, że ona tak grubo jest w stanie pojechać. No cały kostium i jeden i drugi i trzeci jest piękny. Trochę odważne, ale widzę, że jest tutaj trochę łapek w dół, więc nie wiem, czy tak do końca dobre było to posunięcie, taka odwaga. Słodki pies. No i bardziej takie gadane jest to, nie ma tutaj śpiewu. No bo dla nich jestem liczbą, gipką, szybką. Co? Jestem Insta, YouTube, TikTok, mogę być kimkolwiek. Takie dziwne. Wczoraj Cardi, dzisiaj Hilton, tak jak chcę. Jutro Barbie robi hip-hop. To przejście takie, zastopowanie było też chyba dość nierówne. I bardzo mi tutaj przypomina to klimat Lil Masi. Stylówki są fajne, w ogóle pomysł na klip też jest spoko. Ja bardzo lubię ogólnie, jak jest coś wizualnie bardzo przyciągające i bardzo miłe dla oka. I mimo, że jestem dziewczyną, to podoba mi się to, co widzę, ale to, co słyszę, no jest już tutaj z tym gorzej. Nie no, generalnie to było dość mocne, ale jednocześnie mega słabe, jak dla mnie. Więc jeżeli chodzi o warstwę wizualną, to takie nawet 9 na 10 mogłabym dać, podoba mi się. Myślę, że można by to było bardziej rozwinąć, jakieś tańce poza takimi zbyt erotycznymi ujęciami, trochę w moim mniemaniu, ale jakby wokalnie no to mega słabo, tekst też mega słaby. Mix i mastering i efekt taki końcowy, całokształt. Jeżeli chodzi o piosenkę, to całkiem spoko, myślę, że takie 6 na 10, a jeżeli łączymy to z tym teledyskiem, no to myślę, że takie 7 na 10 jest okej. No nie jestem w stanie tutaj czegoś więcej oczekiwać od Marty Renty, bo nie jest piosenkarką, nigdy też nie słyszałam, nie słyszałam jak ona śpiewa, na TikToku ona śpiewała, ale nie było to jakieś takie super moim zdaniem i też no widzę, że te lekcje coś jej pomagają, ale jeszcze długa droga. Dajcie znać, czy Wam się podoba ta piosenka, jak oceniacie ją, na ile w skali od 1 do 10, a my widzimy się już w kolejnych filmach. Żegnam się z Wami, zostawcie łapkę w górę koniecznie pod tym filmikiem. Cześć!